Dzień dobry, moi drodzy. Co to dzisiaj mamy? Już czekajcie, szukam. 37 dzień naszego modlenia się, 7 dzień grudnia. Przysłowie wietnamskie, bardzo mądre. Jedząc owoc, pamiętaj o tym, kto zasadził drzewo. Kochani, to jest mądre zdanie. Są takie rzeczy, które w naszym życiu się dzieją, które mamy, których doświadczamy i nawet czasem za nie potrafimy podziękować, ale czasem nie umiemy dostrzec, że one się skądś wzięły. I umiejętność dziękczynienia, że tak powiem, nie tylko w pierwszym rzędzie, ale w drugim rzędzie, to jest w ogóle dodatkowa umiejętność dziękczynienia. Czyli na przykład, to, że nie wiem, jesz dzisiaj śniadanie, bardzo możliwe, że komuś to zawdzięczasz. Jasne, że możesz podziękować Panu Bogu, Boże, dziękuję Ci, że jem śniadanie, że nie jestem głodny i tak dalej, a w ogóle to dziękuję Ci za moją mamę, która pracuje, albo dziękuję Ci za mojego męża, albo za moją żonę, która przygotowała to śniadanie i tak dalej. Czyli, że tak powiem, szukajmy, kochani, po sznurku, skąd się to wzięło. Jesz owoc, fajnie, podziękujesz za owoc, ale pamiętaj jeszcze, że jest ktoś, kto zasadził to drzewo, ktoś to je może, nie wiem, jakoś tam użyźniał, ktoś to zbierał te owoce. Cały szereg, cały sznurek tego, skąd się to dobro wzięło. Wdzięczne serce nie patrzy tylko na to, co dostało, tylko też na to, od kogo to dostało, skąd się to wzięło, a może patrzy jeszcze dalej, jaki jest w ogóle cały sznurek do źródła, skąd się to wzięło. Oczywiście u początku zawsze jest Pan Bóg, ale, że tak powiem, pośredników może być bardzo dużo. Spróbuj dzisiaj dziękować, że tak powiem, nie tylko właśnie w tym pierwszym rzędzie, tylko jechać sznurkiem coraz dalej. Modlimy się, a nie lenimy się. Dziękuję, dobrego dnia i do jutra.